Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku czas na porównanie dwóch głównych modeli, no nie wiem czy MB nie jest główny, ale dwóch mocnych, najmocniejszych modeli od Pumy w tym sezonie, czyli Puma All Pro Nitro oraz Puma Stewie 2. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie subskrybować kanał, bo już w sobotę wlatuje topka najlepszych butów, jakie możecie kupić sobie na ten sezon. Oraz pamiętajcie polubić ten film. No i co? Lecimy z filmem. Puma. Bardzo mocne buty. Trzeba docenić. Dwie mocne parki. Jednak odbiegają poziomem od MB. MB są gorsze. Uważam, mimo że ta linia Lamello to ma być ich główna, to ja te dwie stawiam wyżej zdecydowanie. Zacznijmy od ceny do sztosa. Jeśli chodzi o cenę do sztosa, tutaj jest takie w szachownice zapowiedziane CW. Ogólnie mega fajnych CW. To zresztą mi się dużo bardziej podoba. Tutaj to Ruby. Dodatkowo jest parę takich, ale takich generycznych. Tutaj też już mamy generyczne dodawane. Ale poza tym Ruby, no nic mnie jakoś nie urzeka. Jeśli chodzi o cenę, to te za 500, w zależności od sklepu, 529 za Lando, strona Pumy 629, Foot Locker 547 tam było. Bardzo zależy od strony. Tutaj cena też jest troszeczkę różna, ale w okolicach 600-500 też. Więc cena jest bardzo podobna. Wiadomo, jakieś promki wejdą czy coś. Na pewno. I wiem, że po recenzji tych wyprzedały się we wszystkich normalnych rozmiarach. I bardzo dobrze, bo to bardzo dobre buty i kupujcie je sobie wszyscy. Ale mimo to uważam, że tu sztos jest lepszy. Mnie się bardziej podobają. Dodatkowo można znaleźć taniej i daje punkcik. Tutaj jest 1 do 0. Kolejną kategorią jest trakcja. Jeśli chodzi o trakcję, to muszę przyznać, że te dużo bardziej jeździłem na outdoorze. Te mniej, ale też użyłem i szczerze te kleją lepiej. Tutaj nie będę się rozwodził, kleją lepiej. Parkiet naprawdę jest super przyjmowany, chociaż te też, no, też mają bardzo dobrą trakcję, jest to, nie wiem, jakieś 8,5 na 10, ale to jest 9,5 na 10 albo 10. No 10 można, mogę dać 10, a tutaj 8,5, 9 na 10. Więc tu jest mega trakcja, ale tu jest idealna. Idealna jest tutaj i mamy już 2 do 0. Kolejną kategorią jest amortyzacja. No i niestety, tutaj jest tak, że oba buty mają pianki, tylko tutaj te pianki są lepsze. No są lepsze, nie będę kłamał, są lepsze i tutaj też muszę dać ponownie punkt, jest już 3 do 0. Niestety, buty tutaj troszkę te Nitro deklasują Pumy Stewie, ale zostały jeszcze dwie kategorie, przez które również przebrniemy. Jest to wygoda, jeśli chodzi o wygodę, tutaj, no są wygodniejsze. Są wygodniejsze, są bardziej miękkie, fajnie okalają tą stopę, nie mam najmniejszych problemów, nic mnie nie uwierało, nic mnie nie ciągnęło, Achilles mnie nie bolał, a to jest u mnie mega ważne, mam duże problemy z tym Achillesem i to jak but spływa na niego jest dla mnie bardzo ważne użytkowo. Tak jak na przykład uwielbiam Hardeny 7. Ja w nich nie miałem żadnych problemów z Achillesami, a to już dla mnie dużo. No tutaj też jest mega wygodnie, ale no nie jest aż tak. Chociaż tu też nie miałem problemów z Achillesami, więc tu też się nie mogę czepić, ale te są wygodniejsze. Dostają czwarty punkt, jest już 4 do 0. I ostatnia kategoria to ochrona rozklekotanych stawów. I tutaj powiem, że byłoby mega równo, ale te mają lepszy lockdown stopy. Lepiej zamykają stopę dla mnie i dlatego dostałem jeden punkt i będziemy mieli 4 do 1. A teraz kilka słów podsumowania. Jeśli chodzi o podsumowanie, to obie pary są mega mocne. I no, wziąłbym te All Pro Nitro. No są lepsze. No nie będę kłamał, są lepsze zdecydowanie. Ale gdybym miał brać buty tylko na outdoor, to chyba wziąłbym Stewie 2. Ponieważ podeszwa jest twardsza i dłużej przeżyje. I wziąłbym dlatego Stewie 2. Chociaż All Pro Nitro są super. Nie wiem jak w innych CW podeszwa zewnętrzna. No bo tutaj mamy gumę transparentną, więc to już troszkę odejmuje wytrzymałości. Ale jednak na outdoor zdecydowałem się na Stewie 2, a jeśli na indoor zdecydowanie te pumki, bo no po raz kolejny mówię, że ciężko będzie przebić te pumy, jeśli chodzi o ten sezon, bo jest mega mocno z ich strony.
Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w najbliższy weekend, w sobotę, w topce butów. Na łapie.